Polska, kukuryku na patyku, co jest grane, koledzy? Z Polski witam was, witam. Słuchajcie, to nie będzie odcinek o ATS, ATS jak w Polsce na pewno mówicie. To tylko jest odcinek krótki, zrobię, żeby wam dać znać, co jest grane, bo ludzie zaczynają panikować, że nie ma live'u, już ban się skończył, co jest grane. Także idziemy do kabiny. A nie, chciałem wam pokazać ten trok. Zobaczcie, jaka to piękna maszyna. Gra mi się zamroziła i wszystkie moje mody straciłem, także te opony były inne, tam parę rzeczy było inne. Ale nie patrzcie na to, bo to wiecie co, nie będę się teraz z tym bawił. Po prostu, ale posłuchajcie ten silnik. Słyszycie to? Ja nie wiem jak wy, ale jak ja bym miał taki trok, to wiecie co, ja bym za darmo jeździł. Dobra, mimo z tym. Także ja wam chcę dać znać, co jest grane, bo tak jak mówiłem, dużo ludzi się pyta, siorki, co jest grane, kiedy live'y, daj znać życia, nie? To właśnie teraz będę wam mówił przez ten... Weźmiemy to, zawieziemy tam, gdzie ma być. O, zobaczcie, to jest... To miało być John Deere, ale pisze Dear John. Nie wiedziałem, dopiero pierwszy raz to zauważyłem teraz. Dobra, idziemy. No to... Tak o jest. Ban mi się skończył 12 kwietnia. I czemu, siorki, nie live'ujesz? Dlaczego nie live'uję? Bo... Ban mi się skończył, ale moje live'y są dalej zablokowane. Nie wiem czemu dokładnie, ale z dziewczyną na internecie pochodziłem i ludzie piszą, to nie jest, wiesz, to nie są ludzie z YouTube'a. Po prostu ludzie tak na forumach, czy jak nie wiem jak to po polsku mówicie, pisali, nie wiem czy na pewno drzewo stuknę, jak nie to kurde coraz lepsze się, o zobaczcie jak pięknie, ha. Dobra, o czym ja mówiłem, widzicie, trudno po polsku, naprawdę, dlatego ja po polsku wideo nie robię. Mówiłem, że live'ować, ten ban mi się już skończył, 12, tak jak pisało dokładnie, wszystko jest na zielono, tylko jeden problem, że moje live'y, i to jest właśnie to, co ja potrzebuję, moje live'y są kompletnie dalej zablokowane. O ja, mówiłem już to, że szukałem dziewczyną po internecie, czemu, co trzeba zrobić i po prostu piszę, że to jest normalne, bo ci ludzie z YouTube'a, oni muszą iść i sprawdzić dokładnie twój kanał, czy wszystko jest ok, czy nic złego nie robiłem. Nie, że robot pójdzie i sprawdzi, to naprawdę są ludzie z YouTube'a, co sprawdzają to manualnie, personalnie powiedzmy. Ja, i oni to sprawdzają i wtedy jak oni to sprawdzają, i biorą decyzję, czy wszystko jest ok, czy mogą mi puścić te live'y, czy nie. I też pisało, że to weźmie im dwa dni gdzieś, około, nie? Także ja dam im czas do końca tego tygodnia. Nic nie będę pisał do nich, dam im czas do końca tego tygodnia i zobaczymy, co będzie grane, bo szczerze mówiąc, ja jak mi bana dali, ja napisałem do nich i wiecie co, 3 miesiące minęło i nawet do dzisiaj oni nie odpisali. Nie odpisali na pewno, bo jak masz mały kanał, myślisz, że oni będą chcieli tracić swój czas. Oni na pewno mają taki milion e-mailów, nie? Także oni na pewno tylko sprawdzają tych, co mają większe kanały. A takich ludzi jak ja to po prostu olewają. Czyli ja rozumiem, to mi nie przeszkadza. Szczerze mówiąc, koledzy, jak
Dostałem bana, byłem bardzo zdenerwowany. Nie cieszyło mnie to. Nie wiem, czy on mnie puści. Puści, puści. Ja byłem bardzo zdenerwowany. Na pewno pogłosię te wideo, co puściłem. Widzieliście. A jak nie, w deskrypcji dam. Te wideo po prostu pokazuje, czemu bana dostałem. Ten ban na serio dostałem na darmo. Był bez sens. I też jedno, co jest bez sens, jak oni to, nie wiem, działają, że... Przepraszam. Dali mi bana, ale nigdy nie powiedzieli, czemu tego bana dostałem. Ja się domyślam, czemu, ale wiesz, nie jest nigdy na 100% pewne, czemu. Także jak ja mam teraz zrobić, wiedzieć, co nie robić na moim live'u, żeby to samo się stało, nie? Jak mi nikt nie powiedział, czemu, to po prostu dali mi karę i nie mam pojęcia, czemu. Ale dobra, mimo z tym, ja się domyślam, że tak jak na tym moim wideo, co w deskrypcji dam link do tego, mówiłem. Jestem 99% pewny, że to dlatego i tego bana dali. I teraz muszę, ban się skończył 12 i dalej muszę czekać. Nic nie mogę zrobić, muszę czekać, dlatego live'ów nie ma. Ale koledzy, nie... Kanał dalej będzie otwarty, dalej będą live'y. Od momentu, co pozwolą mi live'ować, będą live'y, wam obiecam to. No i co? To tylko to było. Tylko dlatego nie ma live'ów jeszcze. Co jeszcze można powiedzieć? Chciałbym też wam podziękować za support. Ci, co dalej zostali, czekają na Shirka. Nawet są ludzie, co do mnie mieli kontakt ze mną w ciągu tych 90 dni. Wam bardzo dziękuję. No i co, jak zacznę live'ować, tak o. Forminga na 100% będzie. To jest na 100%. Nie, forminga w ogóle przez te 90 dni nie grałem. Ale mody, tyle modów nainstalowałem, że mam tam 400 modów zainstalowanych. Także to zawsze sprawdzałem codziennie, jakie tam nowe mody wyszły. Mamy super mody, będzie fajnie. Ale też będę live'ował Fortnite. Na pewno znacie, nie wiem, u nas Fortnite to kurde jest takie popularne, wszyscy o tym gadają wszędzie. Na pewno to będę live'ował. Zapalimy światełko. O, zgasiłem. A, bo widzicie, te mody mi zginęły. Ten mod, co mam, to mocniejsze światło ci daje, ale dobra. Mimo z tym. Będzie Fortnite, Forminga i ATS. Wiem, że wy z Polski chyba za bardzo nie przepadacie za tym ATS-ie, nie? Także dajcie mi znać. W ogóle, po pierwsze, dajcie mi w ogóle znać, czy ktoś to dalej ogląda. Piszcie tam, Shorki. Ja dalej oglądam, patrzę, jak ci słabo te kierowanie tych troków wychodzi. Albo po prostu napiszcie kukuriku na patyku. Będę wiedział, że dalej oglądacie i że do siebie nie gadam i to wideo na darmo robię. Wiecie co, tutaj już jest co? Kurde, po trzeciej rano. Aj, ciłała. Także ja... Też dajcie mi znać, co chcecie widzieć, byle jakie pomysły, jakie mapy. I to nie znaczy dokładnie, że jak mi dacie znać, że o, tą mapę zrób, to zrobię. To wszystko też zależy, czy mi się będzie podobała. I też zależy, ile ludzi będzie pytało o tą mapę. No a poza tym co? Widzicie, planowałem wideo robić przez te 90 dni, żeby trochę tam dać wam znać, że Shorki dalej żyje, ale wiecie co, ten ban, co dostałem na 90 dni, to
po prostu mi pomogło. Teraz jak myślę o tym, się cieszę, że ten ban dostałem, bo dużo rzeczy wyszło w te ostatnie 3 miesiące, co nawet jeżeli bym nie miał bana, bym za bardzo nie mógł live'ować i tak, może bym trochę live'ował, ale się cieszę, że w ogóle nie miałem YouTube'a na głowie. Naprawdę lepiej nie mogło być. Ja jestem taki, że jak coś się stanie, to po prostu... Nie, muszę jechać prosto. Chyba. Tak. Jak coś się stanie, to po prostu, że jest powód do tego. Wszystko się dzieje, że ma powód do tego. Nie wiem, jak dokładnie to wam wytłumaczyć, ale chyba rozumiecie mnie. I naprawdę, to, że ten ban dostałem, to miałem taki... Potrzebowałem to. Na serio. Byłem zdenerwowany na początku, bo kurde, nie wierzyłem, że przez takie głupstwo mnie zbanowali, ale przez te 3 miesiące naprawdę potrzebowałem ten ban. Bo nie mogłem, bym nie mógł i tak, i tylko bym miał YouTube na głowie, że o, dzisiaj nie live'owałem, o, dzisiaj nie live'owałem. Także mi to pasowało. I co jeszcze? Poza tym nic za bardzo. Tak jak mówiłem, że do końca tego tygodnia, jak dalej nie będę mógł live'ować, to... napiszę do nich i zobaczymy. Niektóre komentarze, czy jak to tam... czytałem, że... jest możliwe, że na całe życie mnie zbanowali z live'ów. Ale w mojej sytuacji ja wątpię, to jest... było trudno uwierzyć, że przez takie coś mnie na całe życie zbanowali. Ale jak ja mówiłem, w piątek napiszę do nich i na pewno zignorują mój e-mail. Ja myślę, że to będzie znowu czas stracony dla mnie. Ale wiesz, jak nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedział. Także, no, co jeszcze? Chyba that's it, koledzy. Tęsknię za live'owami. Tak trochę jakby brakowało czegoś w moim życiu. Lato dochodzi i znowu, ja planowałem... Kurde, nie, będzie ok. Lato dochodzi i znowu... Ja byłem pewny, że zima będzie, to kurde, będą live'y codzienne. Kanał zacznie rosnąć. I akurat jak zima się zaczęła, to mnie zbanowali. Teraz lato i znowu będę zajęty. Nie wiem, jak dużo będę live'ował, ale 100% pewne, że będę live'ował jak najwięcej. No, zasypiam. Kolego, uważaj. Dobra, jesteśmy na miejscu, wezmę to, zaparkuję i trzeba iść spać. Co tu miałem zrobić? Zaparkujemy to po... Dawaj. Tako. Puszczamy na pierwszego. Dajcie mi znać też, jak oglądacie dalej. Czy wy gracie ATS-a w Polsce? Ja jakoś myślę, że wy nie gracie w to. Ale jak nie, to wam sugeruję, żebyście sobie kupili tą grę. Bo takich troków właśnie jak ten nie mają. Ja myślę, że nie mają, bo ETS-a nigdy nie grałem. No, grałem w pierwszy odcinek, ETS 1. I nie wiem. Ja wolę te troki takie, o co mają ten przód taki bagażnik. Czyli jak tam, nie wiem, jak to byście to mówili po polsku. A nie te takie flat.
jak te europejskie tropi. Dawajcie mi kasę, żebym mógł iść spać. Excelente, excelente, dobra. Widzicie, żadnych scratch, żadnych wypadków nie było. Siorki, jesteś profesjonalista. Trzeba zasywować. Ok. To co, koledzy? To jest dacet właśnie. To jest końcówka tego. Teraz wiecie, co jest grane. Nie poddaję się. Będę live'ował dalej. Włączymy silnik. Nie poddaję się. Będę live'ował dalej. Tylko, że po prostu czekam, żeby YouTube mi to naprawił. I ja, dajcie mi znać, co chcecie wiedzieć, czy może więcej odcinków robić. Czyli ja wątpię, bo tragedia ten odcinek jest. W ogóle byle co chcecie. W komentarzu piszcie i Siorki zawsze przeczyta. Nawet jeżeli tylko powiedzieć kukuryku. Dobra. So, dzięki, żeście oglądali. Życzę wam miłego dnia. I się spotkamy na następnym live'u. Czyli się modlę, żeby było jak najszybciej. Chociaż może jutro albo pojutrze, a nie kurde, znowu za 90 dni. So, znowu powiem dzięki, ale się powtarzam. Widzicie, nie wiem jak to skończyć. Dajcie łapę do góry, jak kangury. Jak jeszcze nie daliście i soba. Jak jeszcze nie daliście. I my się spotkamy na następnym live'u. Pa, pa. Do następnego.